Arbiter zerka, zawodnicy ustawieni. I zaczynamy kolejny mecz rozgrywek Fortuna pierwszej ligi. Górnik Łęczna, Widzew Łódź. Górnicy zaczęli po tej... Wybita piłka na aut, już wznawia Kosakiewicz szybko do fundambu. Michalski z prawej nogi nieczysto trafia w piłkę. Asekurują to jeszcze obrońcy, ależ tutaj spadła Michalskiemu, ale Widzew bardzo przytomnie. Bardzo dobrze tutaj radzimy sobie. Kolejny raz do prawej strony. Niestety Kosakiewicz próbował dośrodkować i nabił Leandro. Jeszcze my jesteśmy przy piłce. Możdżeń strzał z 30 metrów, ale zablokuje chyba moment pressingu. Tak jest, jest już Amejo obok Leandro. Nie, nie ma faulu na Leandro. Widzew dobrze odbiera piłkę na połowie Górnika. Rozpędza się Amejo. Narożnik pola karnego. Amejo, prawa strona wzdłuż pola karnego, ale tutaj nie tak chciał zawodniku Widzewa i daleko na zamknięciu Możdżeń. Czy on będzie adresatem? Tak jest, skacze Tanżyna. Skaczą obrońcy i w ostatniej chwili wybija Paweł Baranowski. 0-0. Łukasz Kosakiewicz dokręca w stronę bramki. Mijają się z piłką zawodnicy. Jeszcze Możdżeń zamyka. Nieczysto trafia i teraz będzie szansa na kontrę dla cały czas przy piłce. Już kilkanaście, jak nie ze 20 podań naszych zawodników. Mucha, narożnik, boiska, dobre dośrodkowanie. W pole karny skacze Michalski, ale no tutaj dużo karnego. Może teraz im się uda. Grają na jeden kontakt, ale znowu niedokładnie. Tym razem Sasin świetnie przeciął to Kun. Fundambu będzie okazja na strzał. Fundambu po ziemi obok prawego słupka. Na siódmym meczu za moment będzie piłka odchodząca od bramki Mleczki. Uwaga, skacze Miedzierski i broni Mleczko w ostatniej chwili. Tutaj wyciągnął się drugiego metra na połowie Górnika Łęczna. Już Fundambu wypychany teraz trochę przez Leandro. Dobrze znalazł Możdżenia, może i mięciutko. Na zamknięcie jest Kosakiewicz. Ściga się z Krykunem. Kun do tyłu, do Kuna. Kun ładuje się znowu w to samo miejsce. Odgrywa jednak do Możdżenia. Ładnie teraz Fundambu w polu karnym. Dobry strzał, no ale też tutaj znowu, choć w trudnej, bardzo trudnej sytuacji, tyłem do bramki zgrał piłkę do Amejała. Teraz jest Możdżeń. 20 metrów do bramki. Lewa noga Możdżeń, ale taki szkoleniowy do lewej strony, ale świetnie tutaj zachował się Kosakiewicz. Możdżeń do Fundambu. Fundambu odwraca się w stronę bramki. Pięciu zawodników Widzewa w tej akcji. Fundambu 20 metrów od bramki. Świetna piłka! Byłaby prostopadła, gdyby doszła do Kuna. Miękko Nowak w stronę Michalskiego. Dobrze Michalski znów tyłem do bramki. Musi tak grać, a teraz niedokładnie wyprowadza kontrę Górnikom. Wojciechowski, podłączają się z lewej strony kolejni zawodnicy. Śpiączka już w polu karnym. Śpiączka, ale bardzo niedokładnie. Arbiter tego spotkania już zerka na obie strony boiska i gwiżdże. Przytomnie zachował się Nowak, Mateusz Michalski. Do Kosakiewicza, ci na jeden kontakt po ziemi, Mucha i Amejał. Dobrze wychodzi Mucha do prawej strony, Michael Amejał w pole karne, nabiega Michalski, ale świetnie interweniuje fizjoterapeutów, czy też nie, a Widzew przejmuje piłkę i Michalski teraz przodem do bramki. Dobrze wypuszcza Fundambu z prawej strony, wysokość pola karnego. Merwej Fundambu nabiera tutaj Miedzierskiego, lewą nogą dośrodkowuje, jeszcze piłka po głowie. Znowu Wojciechowskiego i Tanżyny, kolejny wygrany pojedynek główkowy przez Tanżynę. Świetna piłka Możdżenia między linię do Fundambu, rozpędza się Kongijczyk, 16 metrów do bramki, ale znów za lekko. Leandro do lewej strony, teraz ma miejsce Krykun, aż za dużo, bo on się na pewno zaraz rozpędzi. To właśnie robi Kosakiewicz, a Michael Amejo zbyt statycznie w obronie. Krykun w polu karnym, lewa noga w pole karne. Całe szczęście dla Widzewa. Nięty Fundambu bez faulu. Krykun, 30 metrów od bramki Widzewa. Wojciechowski do lewej strony. Stromecki, bo podchodzi Amejo, dośrodkowanie na zamknięcie. Śpiączka! Ależ to zrobił Bartosz Śpiączka. Na to dośrodkowanie. Dzięki czemu był bliski zdobycia bramki. No w tych sytuacjach klarownych zdecydowanie przewaga gospodarzy. Teraz Fundambu do Amejała. O, tu musi być faul. Zyskuje piłkę przez środek do Możdżenia. Ładnie teraz gra Widzew na jeden kontakt, ale no i tak szczęśliwie, ale piłka pod nogami Kuna. Kun w pole karne, ale no nie mogło to zrobić krzywdy. Dobrze ustawiony Miedzierski. Niedokładnie wybija Leandro Prostowego. Niestety w plecy Leandro Kosakiewicz po ziemi teraz do Dominika Kuna. Ten do prawej, do Możdżenia. Ten przytomnie po ziemi do Fundambu. Ładnie podłączył się Mucha. 16 metrów, Mucha na bramkę i Gostomski przenosi piłkę ponad poprzeczkę. Ona tam przez Gostomskiego, więc
jest Gostomski, tylko wybił ją nad bramkę. Dośrodkowanie rzut rożnego, Michalski! Gostomski! Jeszcze Nowak nie trafia w piłkę z dwóch metrów. Właściwie do pustej bramki, no bo gdzieś tam Gostomski leżał obok słupka, ale niestety nie udało mu się po prostu dosięgnąć piłki. Jeszcze Widzew, Amejo w polu karnym, ładnie tu obrócił się. I Tanżyna, niedokładnie tym razem w środku, szansa dla gospodarzy, Cierpka do prawej strony, muszą wracać Widzew, Jacek, Kalinkowski, środek boiska, uderza na bramkę, trudna piłka dla Mleczki. On będzie dośrodkowywał, będzie dokręcał piłkę, nie, jednak na szesnastkę, ale bardzo... Mucha na jeden kontakt ze Stępińskim z Fundambu. Trochę szczęścia w tym, ale jest Mucha w polu karnym. Amejał, jeszcze dośrodkowanie Michael. Nowak przymierza się do walki w powietrzu, przegrywa ze Śpiączką, ależ tutaj było piłkę. Obok niego jego dobry kolega z Widzewa, Amejał, odbiera mu ją. Świetnie, teraz Mucha do środka, do Kuna. Kun napędza akcję, 30 metrów od bramki jest Fundambu, 16 metrów do bramki, miękko w pole karne i na spalonym Mateusz Michalski. Banaszak, narożnik boiska, mocna piłka w pole karne, zostawił tutaj w naszej połowie do Mąki, na jego plecach już Midzierski, wyciągnięty za Mąką, Mąka miał problem z przyjęciem piłki, atakuje Krykuna zupełnie, zupełnie bez sensu to zachowanie, Krykun jeszcze kopnął i dostaje czerwoną kartkę za kopnięcie Daniela Mąki, pują z prawej strony, próbuje Struski, ale nieskutecznie teraz dobrze podchodzą do akcji gospodarze. Banaszak, 20 metrów od bramki, uderzenie na... ale my zgarniamy kolejną, drugą piłkę. Amejał w pojedynku z Leandro, dobrze pomiędzy nogami do Kosakiewicza. Kosakiewicz po ziemi w pole karne, zamyka Mąka, nie opanował piłki na 11 metrze Daniel Mąka. Jeszcze nie koniec tej akcji, nie wychodzi futbolówka. Mąka do Stępińskiego, ten do prawej nogi, będzie dośrodkowywał, dokręcał piłkę, jest Michalski, ale znowu dobrze Midzielski, Możdżyń, wolej, prosto w Amejała, jeszcze Kosakiewicz, jeszcze piłka pod nogami Możdżenia do lewej nogi, Mateusz Możdżyń wygonił się za bardzo. Patryk Mucha wysoko. Był Bożeń, ale nie, on ma też chyba wejść jednak na dośrodkowanie, nie czekać na spadającą piłkę. Jeszcze tam trener dobi jakieś instrukcje do Kosakiewicza. 40 metrów od bramki, dośrodkowanie nie, na krótko jednak, żeby rozbić ten blok obrony. Widzew, Kosakiewicz do Stępińskiego. No wytraciła tempo ta cała sytuacja. Teraz odcięty Kosakiewicz, a sędzia kończy mecz. No co my zrobiliśmy w ostatniej sytuacji? Mamy zawodników ustawionych w polu karnym.